Buongiorno, buongiorno. Kolejny piękny dzień się zapowiada. A ja jestem w Strzelcach Opolskich. I dzisiaj jadę na Górę Świętej Anny i na Glinianą Górkę. Startuję ze Strzelc. Po drodze kilka ciekawych miejscówek. I wsiadam do Wrocławia do pociągu w Gogolinie. Życzę miłej przejażdżki razem ze mną. Pozdro. Wyjeżdżam ze Strzelc Opolskich, kieruję się na Górę Świętej Anny. To będzie dzisiaj trudna jazda. Po pierwsze wiatr w twarz, przynajmniej w tą stronę. Druga rzecz, trzeszczy sztyca jak głupia. Czyściłem 3 razy. Jest 20 po 9, a jest 27 prawie. Do końca zostało mi 74 km. Pociąg mam o 14 z minutami z Gogolina. Góra Świętej Anny jest jedynym większym wzniesieniem w okolicy, co skutkuje tym, że odwiedza ją bardzo wielu okolicznych kolarzy. Wokół Wrocławia takim miejscem jest Ślęża i wzgórza Trzebnickie. Tutaj ogólnie jest pogórkowato, ale ten podjazd, ten wjazd na silny szczyt jest bardzo mocny. Na razie 4%. Kolejne kaplice Kalwarii. Byłem tu chyba jako dzieciak bardzo dawno temu, ale nie pamiętam tego za bardzo. Tu jakiś samochód pancerzony, korfanty, Muzeum Czynu Powstańczego. Elegancko. Widać coś? Widać. Taki widoczek. Ale niestety na jakieś zakłady chemiczne chyba. No, ostatni odcinek podjazdu na Świętą Annę.
trochę cienia, trochę słońca, trochę wiatru i pod górę. 7% i to jest najlepsze. Zjazd do doliny. Góra Świętej Anny. No to tak źle nie było, jakby się mogło wydawać. Udało się. O, chwała Panu. Góra Świętej Anny. Dojechałem do Sanktuarium Świętej Anny, do Międzynarodowego Sanktuarium Świętej Anny, tak jak widzimy, Matki Świętej Maryi, Przenajświętszej. Bardzo urokliwe miejsce, ze świetnymi widokami, jak tutaj widać przez bramę, dookoła krużganki. Sympatyczny podjazd. Nie było źle. Witam. Żeż kurde. Ale jaja. Jak berety. Szkoda, że nie bardziej stromy ten zjazd. We wanted to run, we wanted to fall together. Back then our world seemed so clear. We were so bright, shimmering lights around us. We take flight into the sky. How many worlds would you cross to use the light that's right in front of you? There is no light on the other side, I say. Look straight ahead and you will see. You will see. You will see. Straight ahead and you will see.
cars, we'll ride away from all the wars, close the doors and disappear again. And I don't know how many times I've said that this is not the end, and we will make it out of here alive. Oh, alive. Alive. Oh, alive. Alive. Po 2 800 metrów jest prom. Mam nadzieję, że się załapię na niego. Za chwilę przeprawa promowa. Mam nadzieję, że czynna. Nie będę musiał jechać dookoła przez Krawkowice i tak dalej. Prom nieczynny. No właśnie. Dlaczego nieczynny? No i tyle tego dobrego. Może za duża woda. O, jeny, jeny. Tak myślałem, że tak będzie. Jak widzieliście przed chwilą, prom nieczynny. Pewnie przez wysoki stan wody. Ale powinna być informacja w internecie o tym fakcie. Tym bardziej, jeżeli ten prom jest dłużej nieczynny. Więc dokładam kilka kilometrów, jadąc na Krapkowice. I tam odbijam w lewo na Glinianą Górkę. Do końca 57 kilometrów. Masakra. Tak mi się źle nie jechało od dawna. Dosyć, że wieje w twarz i to jeszcze silny wiatr. To na liczniku 36 stopni. Ja pierdzielę. Muszę jakiś sklep zahaczyć się, napić coś, bo padnę z powrotem. Na górka, drugi po świętej Annie cel mojej dzisiejszej podróży, czyli mały urokliwy kościółek na wzgórzu w środku pola. Jest godzina 12:33, mam godzinę 40, godzinę 50 do pociągu. Dojechałem do Glinianej Górki, jest i kościółek ładnie zachowany. Ale upał jest straszny dzisiaj. Przede mną panorama Głogówka. Kieruję się już tą samą drogą do Gogolina. Zostało 20 parę kilometrów. Na szczęście teraz z wiatrem, więc będzie trochę lepiej niż w tamtą stronę. W Głogówku jest zamek, ale już dzisiaj go nie będę odwiedzał. Jestem już na dworcu w Gogolinie i mogę podsumować cały wyjazd dzisiejszy. Temperatura 33-36 stopni. Zaczyna się chmurzyć, ma być burza. Podjazd pod świętą Annę bardzo przyjemny, nie za trudny. Miałem jeszcze przez chwilę zakwaszone nogi po Jeleniej Górze.
ale później się już rozruszały i było dobrze. Zjazd z Góry Świętej Anny na Zdzieszowice bardzo trudny i trzeba bardzo uważać, bo są takie wyboje i dziury w asfalcie, których nie widać, bo drzewa zasłaniają, a jak jeszcze słońce przyświeci, to w ogóle. Więc może momentalnie wybić kierownicę z rąk i gleba murowana. Kolejny punkt. Prom w Zdzieszowicach był nieczynny. Nie wiem, kiedy będzie czynny i czy w ogóle będzie czynny, więc żeby dojechać do Głogówka i w tamtą stronę, trzeba przejechać przez Krapkowice, czyli dołożyć kilka kilometrów. Dołączając te wszystkie dzisiejsze, że tak powiem, trudności, chwilami było ciężko, ale znośnie. Z powrotem częściowo wiatr w plecy, później znowu w twarz i tak w kółko. Ale jestem już na dworcu. Za chwilę pociąg i do Wrocławia. Koniec transmisji.